Witam serdecznie, proszę Państwa. Jeszcze raz używamy jogurt. Grecki jogurt, który jest bardzo gęsty i bardzo zdrowy. Oczywiście mleko jest też zdrowe, ale najzdrowszy jest jogurt, dlatego ma bakterie żywe. I teraz musimy tutaj kombinować razem ze świeże owoce. Wiecie wszystkie, grecka kuchnia jest świeże owoce i świeże warzywa. I oczywiście dzisiaj używamy polskie. Najlepsze produkty, jabłko. Oczywiście używamy brzoskwinię. Oczywiście mamy truskawki świeże, proszę Państwa. Mamy migdał, płatki. I mamy oczywiście słonecznik. Dobrze powiedziałam. Trochę trudno jest polski, ale postaram się, proszę Państwa. I mamy miód dodatkowy. Nie może być jogurt bez miód. I teraz tak. Bardzo proste. Mamy nasze migdały. Wysypamy trochę tutaj. Jak widzicie, jest bardzo prosta kuchnia. Ja jestem bardzo luzowany, proszę Państwa. Dlatego myślę, kuchnia jest fajna zabawa. Oczywiście możesz to kochać. Damy trochę więcej. Jak widzicie, ja nie smażę w ogóle. Naturalne są wszystkie te produkty. Ok. I miód. Miód muszę dać 2 pełne łyżki. Proszę. Zaczynamy od jabłko. Jak mówimy zawsze, jeden jabłko jest dobry. Tylko zawsze musimy uważać. Musimy tutaj, proszę Państwa, czyścić dokładnie. Nieładny jest, jak nasze gość będzie próbowały peski od jabłko. I teraz ukroję ja na pół i jeszcze raz. I robimy takie małe kostki. Ja myślę, wystarczy. Zawsze jest jeden problem. Małe dzieci nie chcą jeść owoce. I to jest problem, który ja też miałem moi synowie, ale ja kombinowałem tak i mam tutaj, proszę Państwa, jogurt razem z owocami. Co jeszcze teraz musimy dać? Może truskawki polskie? O, proszę bardzo. Świeżutki. I truskawki ukroimy te samo. Raz na pół. I jeszcze raz. I nasz deser już jest gotowy. I delikatnie, proszę Państwa, musimy teraz to mieszać. Proszę bardzo. I połączymy wszystkie produkty. I mamy gotowy nasz deser. Musimy ustawić teraz fajne na talerze, proszę Państwa. Mamy gości w domu. Czy szykujemy na żona, czy może na teściowa, co słodkości robimy. I teraz ja używam to samo, jak mamy. Używamy na lody. Układamy tak, fajny. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden robimy, 3 kawałek. I już jest ok. O. Ja dzisiaj proponuję oczywiście trochę świeże mięta mamy. I dodatkowe ja chcę dać trochę, nie dużo, trochę tutaj na górę nasze migdały. Damy nasze morele. I układamy nasze morele, proszę bardzo. I nasz deser potrzebuje też trochę cynamonu. Wysypamy trochę cynamon, proszę Państwa. I życzę smacznego.